Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek i będzie film na temat pieniędzy, a mianowicie na temat tego, czy pieniądze szczęście dają, czy szczęście nie dają. Takie bardzo znane powiedzenie, wręcz powiedziałbym mit, gdzieś tam każdy z nas to słyszał i niby takie błahe powiedzenie, ale myślę, że ma duży wpływ na nasze poczynania. I teraz będzie to film do artykułu na moim blogu, do posta na moim blogu. Postaram się zawrzeć w tym filmie wszystko, co w moim poście zawarłem. Jeżeli coś pomijam, to czasami warto też sobie zajrzeć po oglądnięciu tego filmu na mojego bloga, żeby sobie artykuł doczytać i dowiecie się w tym filmie między innymi, dlaczego pieniądze są ważne, czy są może właśnie nieważne, czy warto się edukować w związku z pieniędzmi, czy pieniądze są ważniejsze od rodziny i zdrowia, co jest ważniejsze, na co warto postawić, ile zarabiać przede wszystkim, żeby być szczęśliwym, żeby te pieniądze dawały nam szczęście, ile powinniśmy zarabiać, powiem dokładnie ile to jest oraz jak sprawić, żeby znaleźć taki balans, jeżeli chodzi o szczęście, o życie, jak fajnie zarabiać i na końcu odpowiem na takie bardzo jakby znane przysłowie czy powiedzenie, że pieniądze są złe, że pieniądze są szkodliwe i ustosunkuję się do tego tematu. Czy tak faktycznie jest? I zaczynamy. I teraz na początek, czy pieniądze są złe, czy są dobre? Uważam, że edukacja finansowa jest to coś, co bardzo kuleje niestety w Polsce, w edukacji, w szkole. Oczywiście każdy jakąś tam inną edukację przyjmuje też na przykład od swojej rodziny, od swojego najbliższego otoczenia, także różnie w życiu bywa. Ale uważam, że ogólnie gdzieś tam przekonania u nas, u Polaków, czy w ogóle u ludzi często i to, co dostajemy w szkole jest raczej krzywdzące, tak? Często się właśnie mówi, że pieniądze są złe, że pieniądze szczęścia nie dają. W szkole jesteśmy uczeni bardziej pod kątem pracy na etacie, co też uważam, że ma szkodliwy wpływ na nas czasami, ponieważ edukujemy się na zasadzie pójścia do pracy, robienia jak najmniej, potem narzekamy na zarobki i ma to jakby zły wpływ na nasze życie, a uważam, że możemy starać się bardziej, zarabiać lepiej i też prowadzić ciekawsze życie. Dlatego tak na wstępie chciałbym powiedzieć, że warto się przede wszystkim szkolić z edukacji finansowej, uczyć się jak pieniędzmi zarządzać, żeby te pieniądze po prostu rozumieć. I teraz, czy pieniądze dają zdrowie, czy pieniądze są ważniejsze od zdrowia i rodziny? Bo często słyszymy coś takiego, nawet od najbliższych, że pieniądze są nieistotne, ważne jest zdrowie, najważniejsza jest rodzina, pieniędzmi się nie powinniśmy przejmować. Otóż to jest tego typu wybór, jakby ktoś Ci zaproponował, czy wolisz mieć swoją lewą rękę, czy prawą rękę. Otóż odpowiedź jest taka, że no obie ręce są potrzebne. Tak, nie można robić tak, że rezygnować z pieniędzy na koszt rodziny, czy zdrowia, czy jakichś innych rzeczy ważnych też w życiu. Tak samo nie można rezygnować na przykład z rodziny na rzecz pieniędzy. Tak? Jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć, że pieniądze jest to tylko element naszego życia, który jest po prostu istotny i można mieć jedno i drugie. Tak? Można mieć fajną rodzinę, szczęśliwe życie, ciekawe życie i jednocześnie dobrze zarabiać. Oczywiście nie musisz zarabiać milionów. Owszem, możesz, jeżeli chcesz. Jest to kwestia aspiracji, ale ważne jest po prostu, że pomimo tego, że masz ciekawe życie, może masz rodzinę, może nie masz, może chcesz mieć, może nie, warto po prostu dobrze zarabiać, ponieważ, i teraz powiem Ci dlaczego, ponieważ pieniądze pomagają nam rozwiązywać problemy. Przede wszystkim, tak? Po to są nam pieniądze. Jeżeli masz problem na przykład ze zdrowiem, powiedzmy Ty lub ktoś z Twojej rodziny, tak? To w tym momencie dzięki posiadaniu pieniędzy, nie mówię od razu o milionach, owszem też, ale dzięki temu, że posiadasz pieniądze w jakimś tam większym zakresie niż minimum, jesteś w stanie rozwiązać swoje problemy zdrowotne, problemy wszelkiego rodzaju inne w życiu i pieniądze po prostu pozwalają nam w fajny sposób pozbyć się problemów, które bez pieniędzy są nie do rozwiązania. I na przykład ja mam spore problemy z zatokami, tak? Leczę się od dawna. Dzięki temu, że mam jakieś zasoby finansowe, że mam swój biznes, że jestem elastyczny, że mam poduszkę finansową, dzięki temu na przykład jestem w stanie poddać się prywatnemu leczeniu, swoje problemy rozwiązać i cieszyć się dzięki temu życiem, co bez pieniędzy po prostu byłoby niemożliwe. Także pieniądze są też ważne w pokonywaniu problemów zdrowotnych, życiowych i w tym wszystkim, co nas spotka na naszej drodze. Często właśnie rzeczy bardzo nieprzewidziane i pieniądze pomagają nam te rzeczy rozwiązać. Kolejna sprawa to pieniądze dają nam po prostu komfort i bezpieczeństwo, tak? Każdy z nas potrzebuje miejsca do spania, do życia. Czasem coś zjeść potrzebujemy, wyjść do restauracji, pojechać na wycieczkę i tak dalej. I teraz, jeżeli nie mamy podstawowych zasobów finansowych, tak? Nie mówię nie wiadomo jakich, ale
przyzwoitych i dobrych pieniędzy, to nie pojedziemy czasem na wakacje, nie pójdziemy do restauracji, nie zrobimy wielu rzeczy, nie zapewnimy sobie na przykład fajnego miejsca do mieszkania, które będzie potrzebne i będziemy przez to, przez brak pieniędzy musieli na przykład mieszkać tam, gdzie nie chcemy, tam, gdzie jest brudno, gdzie jest brzydko, tam, gdzie na przykład nasza rodzina nie będzie mieć fajnych warunków do życia. Dlatego pieniądze są bardzo potrzebne po prostu jako zasoby, tak, do rozwiązywania problemów, do kupienia sobie rzeczy, które są nam niezbędne do życia. I często jest tak, że ktoś wam powie, że pieniądze są niepotrzebne, tak, do szczęścia. Otóż pieniądze są jak dom, jak rodzina, jak ludzie nas otaczający. Często jest tak, że doceniamy je dopiero jak ich nie mamy, tak, czy jak je stracimy. A u podstaw naprawdę są potrzebne do rozwiązywania problemów i zaspokajania naszych potrzeb. I teraz, ile zarabiasz, tak? No bo mówię tutaj dużo o tym, że owszem, pieniądze są potrzebne, może nie jakieś największe, ale zdecydowanie nie jakieś minimalne środki potrzebujemy do życia. I teraz, ile potrzebujemy, żeby no to szczęście było, tak? Żeby móc zadbać o rodzinę, o siebie i ile zarabiać, żeby to wszystko miało sens, tak? Bo często jesteśmy karmieni gdzieś tam, szczególnie w internecie, że warto zarabiać miliony, że zostań milionerem i tak dalej. Biznes online, Amazon. Dużo jest tego typu rzeczy i często myślę, że mamy błędne przekonanie odnośnie tego, ile zarabiać, tak? Że ja uważam, że jakiś minimalny poziom zarobku, który daje nam szczęście, jest to, nie wiem jakie masz wydatki, tak? Ale każdy z nas jakieś ma wydatki na swoje życie, na mieszkanie, może na samochód, od czasu do czasu wycieczkę i powiedzmy, że wydajesz miesiąc na to 5000 zł. To jest oczywiście przykład. Są osoby, które wydadzą 2000, są osoby, które wydadzą 7, ale powiedzmy, że kilka tysięcy złotych, 5000 zł przy jakiejś większej rodzinie wystarcza na spokojne życie, na bezpieczeństwo, na samochód, na wycieczkę i tak dalej, na wszystkie potrzeby podstawowe i jeszcze można na spokojnie sobie jakby troszeczkę pieniędzy odłożyć. I uważam, że zarabianie dużo, aczkolwiek gdzieś tam realnie dla wielu osób jest to 10000 zł w takim wypadku, czyli połowę pieniędzy przeznaczasz na wydatki, na zaspokojenie potrzeb, na jakieś rozrywki i połowę pieniędzy sobie oszczędzasz. Ja o tym mówiłem też sporo filmów temu, jak nagrywałem odcinek z Malty i tam mówiłem o 7 sposobach na pusty portfel i to jest jedna z podstawowych zasad, czyli zarabiaj tyle, żebyś mógł czy mogła sobie połowę pieniędzy odłożyć, ponieważ część przeznaczasz na życie, a część odkładasz na później i te pieniądze, które odkładasz na później, dzięki nim możesz na przykład kiedyś w coś zainwestować, może w jakieś mieszkanie, może w jakiś biznes, może po prostu w jakichś nieprzewidzianych okolicznościach te pieniądze ci się przydadzą, ale te odłożone ponad to, co wydajesz pieniądze, one pomogą ci po prostu żyć też spokojniej i bezpieczniej i dadzą ci to właśnie poczucie bezpieczeństwa, to szczęście, ten jakby spokój ducha, tak, że nawet w razie, jeżeli coś się stanie, ty możesz coś zdziałać, tak? I to jest tak zwana poduszka finansowa, tak jak mówiłem o odchodzeniu z etatu, o otwieraniu swojej firmy. Trzeba mieć poduszkę finansową zawsze, niezależnie od sytuacji w życiu, żeby mieć właśnie to poczucie bezpieczeństwa i w razie problemów móc podziałać. Dlatego uważam, że kilka tysięcy złotych minimum na swoje wydatki plus i razy dwa, czyli druga część przeznaczona na odkładanie i tej części nie ruszasz. Oczywiście warto zarabiać więcej, ja też do tego dążę i może nie dążę, żeby być multimilionerem, chociaż dlaczegoż by nie, ale warto właśnie zarabiać więcej. Ja myślę, że powyżej, to zostało nawet chyba udowodnione gdzieś tam naukowo, że ktoś obliczył, że powyżej, zarobki powyżej, nie wiem, 20000 zł, już nasz poziom szczęścia się nie zmienia. Także warto zarabiać dużo, nie trzeba zarabiać jakoś bardzo dużo. Owszem, można, ale po prostu warto się postarać, żeby zarabiać mądrze i właśnie, zarabiać mądrze, czyli starać się zarabiać w sposób, który jest przemyślany. Tak, ja otworzyłem swój biznes online na Amazonie, blogowanie, stworzyłem kursy online, odszedłem z etatu i to pozwoliło mi zarabiać mądrze. Czyli co to znaczy? Nie pracuję mało, pracuję ciężko, staram się, uczę i często mi się nie chce, ale pracowanie mądre pozwala mi zarabiać więcej, tak? Czyli zarabiam sobie w biznesie online, w mojej firmie zarabiam po 10-20 tysięcy złotych miesięcznie i to pozwala mi na ciekawe życie, na podróżowanie, na to, żeby być po prostu wolnym, bezpiecznie się czuć i o to chyba chodzi, tak, żeby zarabiać w sposób mądry, ciekawy, korzystać na przykład z efektu skali, czy po prostu z działalności gospodarczej, a niekoniecznie z pracy na etacie i dzięki temu można prowadzić życie ciekawsze i fajniejsze. I teraz, jeżeli chodzi o sposób zarabiania właśnie, tak, warto postarać się zarabiać w sposób ciekawy, ponieważ uważam, że lepiej zarobić na przykład, powiedzmy, 10000 zł, mieć czas dla siebie, czas na wycieczkę i tak dalej, niż zarabiać 100000 zł miesięcznie, a robić coś, czego nie cierpimy. Myślę, że jest wiele osób, które mają
dobrze płatne prace, czy mają jakąś swoją firmę, gdzie dobrze zarabiam, ale często jest tak, że robimy coś, co nas po prostu nie kręci, a kiedyś będziemy starzy, tak? Będziemy umierać i warto jednak, żeby to życie, które będziemy wspominać, kiedyś było dla nas ciekawe, tak? Bo nie będziemy wspominać tych wszystkich zer na koncie, które są ważne do zaspokojenia potrzeb, ale będziemy wspominać te właśnie fajne wypady, czas spędzony z najbliższymi i to wszystko, o czym marzyliśmy, co zrobiliśmy, a niekoniecznie jak najwyższe zarobki, czyli zarabiamy mądrze, to pozwala nam zarabiać całkiem fajnie, zarabiamy w czymś, co nas przynajmniej trochę kręci, coś, co lubimy, co nas interesuje i dzięki temu można mieć i jakieś pieniądze fajne, i szczęście, i żeby nie było, zarabianie we własnej firmie, zarabianie we własnym, powiedzmy, biznesie online, to co ja robię, wymaga ciężkiej pracy. Często mi się nie chce i trzeba się zmuszać, ale jest to o wiele ciekawsze niż praca na etacie, która nas nie kręci, z ludźmi, których nie lubimy i jeszcze, nie daj Boże, gdzie mało zarabiamy. To jest już najgorsze, co może nas spotkać. I czy pieniądze są złe? To jest bardzo ważne pytanie, bo można często usłyszeć od wielu osób, że pieniądze są złe, że ludzie, którzy mają pieniądze są źli i uważam, że często mówią to ludzie, którzy pieniędzy po pierwsze nie mają, żeby sobie usprawiedliwić swoją sytuację w życiu. Jeżeli sobie nie radzą, to mają takie wytłumaczenie, że pieniądze są złe, że no skoro ja nie mam, inni mają, to oni są źli, tak? Żeby po prostu jakby wytłumaczyć sobie brak działania, swojego działania, tak? Brak nauki, brak działania, brak tworzenia czegoś i tak w ten sposób sobie ci ludzie tłumaczą brak pieniędzy, szczególnie u siebie, ale też często jest takie przekonanie, że właśnie ludzie bogaci są źli. Ja uważam, że pieniądze są po prostu narzędziem, tak? Można je porównać do motka. Motkiem można zbudować fajny dom, a motkiem można też kogoś zamordować, tak? I to nie jest wina młotka, narzędzia, tylko to jest wina ludzi, którzy narzędzi używają. I teraz właśnie tutaj jest cały sens jakby edukacji, rozwoju osobistego, uczenia się nowych rzeczy. Jeżeli ty rozumiesz, jak pieniądze działają, to nie masz takich błędnych przekonań, potrafisz zarabiać więcej i dzięki temu jesteś szczęśliwszą osobą, możesz prowadzić ciekawsze życie i dzięki temu ty wykorzystujesz mądrze pieniądze, dajesz wartość i nie masz takich błędnych przekonań. Jeżeli uważasz, że pieniądze są złe, to prawdopodobnie ich nie masz, nie potrafisz ich używać i po prostu może cię to boli. Dlatego warto się uczyć, jak zarabiać, jak mądrze pracować i jak tymi pieniędzmi zarządzać, żeby też mieć troszeczkę czasu dla siebie i jakieś życie ciekawsze prowadzić i żeby nie było pracować ciężko, zawsze będzie trzeba. I podsumowując, czy pieniądze dają szczęście, czy nie? Oczywiście, że dają szczęście, z tym, że pieniądze są po prostu rzeczą, która pomoże nam rozwiązywać nasze problemy, zadbać o nasze zdrowie, zadbać o naszą rodzinę, zadbać o najbliższych i warto po prostu o ten jeden aspekt z wielu w naszym życiu, tak? Bo aspekty są różne. Mamy swoje zdrowie, mamy swoje ciało, mamy relacje, mamy wiele różnych rzeczy i są też pieniądze. I nie możesz zaniedbać na przykład swojego zdrowia. I nie musisz też być sportowcem wyczynowym, tak? Jeżeli chcesz zadbać o aspekt swojego życia, na przykład o zdrowie, no to wystarczy, że 3 razy w tygodniu pójdziesz pobiegać na pół godziny i jakieś proste ćwiczenia wykonać i twoje zdrowie będzie w fajnej kondycji. Tak samo jest z pieniędzmi. Nie musisz być najlepszym przedsiębiorcą na świecie, ale warto się uczyć, jeżeli chodzi o pieniądze, o zarabianie i prowadzić ciekawy tryb życia, zarabiać w ciekawy sposób, w mądry sposób i zapewnić sobie fajne pieniądze, które pozwolą nam coś odłożyć, pojechać gdzieś, prowadzić spokojne życie, bezpieczne i życie, w którym problemy nie będą dla nas przeszkodą ze względu na pieniądze. Także mam nadzieję, że troszeczkę Cię zainspirowałem do nauki, do rozwoju, do zarabiania w mądrzejszy sposób, też do ciekawszego życia i do niebania się jakby nauki o pieniądzach do działania. Tak, żeby zarabiać, uważam, trzeba po prostu dawać wartość swoim działaniem, robić to w sposób mądry i potem starać się po prostu korzystać z życia, nie przejmując się problemami, które niesie brak pieniędzy. Dzięki wielkie. Jeżeli lubisz moje filmy, to subskrybuj, oglądaj inne moje filmy na moim kanale. Znajdziesz tam wiele ciekawych rzeczy na temat biznesu online, poprawy życia, Amazona i wielu innych. Daj łapkę w górę i nie zapomnij zapisać się na mój newsletter. Dostaniesz wtedy darmowy kurs Amazona i biznesu online. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.